bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Redaktorem naszego takiego tygodnika Co Słychać. Jednocześnie ma lokalną telewizję, która jest oglądalna wszędzie. Ale lokalna, globalnie. Przez internet. Przez internet. Tak. YouTube kanał. Globalnie. Też YouTube jeszcze. W każdym razie to, co robi teraz, to będzie niebawem można obejrzeć. O, z tego pobytu naszego. No i tutaj w ramach współpracy, porozumienia między rejonem ośmiańskim i panem przewodniczącym i naszym starostą, gdzie w ubiegłym roku została podpisana umowa o współpracy, to teraz redakcje ośmiańskiego Wesznika i tygodnika Co Słychać też podpiszą takie porozumienie i będzie wymiana informacji. Na przykład o kolczunach będzie pan redaktor pisał u siebie, no, prawda, a o tym, co się tam dzieje w rejonie, w powiecie mińskim, a Śmiański Wesznik znów będzie odwrotnie. No i to też ja dobrze. Zapomnijcie, jest radą, razem z przedszkolem, tam jedna administracja, wszystko to wspólnie, a w większych takich miejscowościach, jak Kolczuny, przedszkole jest oddzielne, tam ono nie widać, ale też takie niezłe przedszkole, a tu tylko dzieci już szkolne. Do której klasy? Do 8. Do 6 do 11. Nasza szkoła, może Krakukali jest zadanie ogrodu, gdzieś coś znajdzie. No witam serdecznie w naszym muzeum, Izby Pamięci Jędrzeja Śniadeckiego. Chcę powiedzieć, że to jedyny muzeum Jędrzeja Śniadeckiego w świecie, no a jak dla nas to najlepszy, tak? Muzeum. Wy wiecie, dużo już może słyszeli o Jędrzeju Śniadeckim, że urodził się nie tutaj, ale tutaj poświęcił większą połowę swojego życia. I w ogóle jakby zdobył tą ośmiężczyznę swoją jakby tutaj obecnością, tak powiem, tak? No, na pewno wiecie, że był uczonym człowiekiem, że w różnych naukach jakby pokazał siebie z dobrej strony. Najpierw to chemia, tak? I jego podręczniki, początki chemii, stworzona polska chemiczna terminologia jest zasługą Jędrzeja Śniadeckiego. Był bardzo dobrym chemikiem, był bardzo dobrym wykładowcą na Uniwersytecie Wileńskim. Tak, to bardzo od nas jest blisko. Вот, i dlatego jest bardzo zasłużony, był bardzo dobrym nauczycielem, bo do jego chodzili dzieci. Dzieci, uczniowie, studenci, nawet, którzy nie byli studentami, po prostu obywateli Wilna. I to jest bardzo dobrze jakby, tak? To, co tyczy się chemii i na przykład w 1807 roku jakby odkrył nowy chemiczny pierwiastek, tak? Nazwał jego Vestium, ale francuska taka komisja jakby nie przyznała tego odkrycia tego chemicznego tego pierwiastka. A przez tylko 40 lat profesor Kazanskiego Uniwersytetu Klaus jakby odkrywa ten chemiczny pierwiastek, ale jakby dokładnie, no jakby wszystko совпадає z opisami tego, вот. I jakby historyki jakby chemii przyznają to odkrycie tego Śniadeckiego, tak, na pewno. A вот. To co tyczy się chemii, połączył chemię i biologię, którą zajmował się jakby w taką jedną naukę. I liczy się też jakby założycielem takiej nauki jak biochemia. I wszystko to opisał w swojej teorii jestestw organicznych, tak, który powiedział, że w przyrodzie nic nie gubi się bez śladu. Jakby tylko przerabia się w co innego. Na przykład, kiedy my tlen, na przykład, wdychamy tlen, a wydychamy uglekisły gaz. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Dwutlenek węgla. Tak, nigdy nic który pobierają rośliny, tak, i znowu produkują tlen. Tak, to taka teoria Śniadeckiego, że nigdzie nic nie gubi się. A co to za wiadomości brukowe? To taka była gazeta w Wilnie, w której Jędrzej Śniadecki drukował swoje takie artykuły. Ale ładnie się nazywają, brukowe. No, uliczne, tak, tak. Uliczne, jeszcze tak. Było takie pismo, Dziennik Wileński też, tak? Dziennik Wileński też i na przykład tam Jędrzej Śniadecki opublikował swoje uwagi o fizycznym wychowaniu dzieci i to jest dla nas bardzo ważna, jak dla nauczycieli, taka, tak powiem, praca Jędrzeja Śniadeckiego, bo dziękując tej pracy wychowanie fizyczne przyszło do szkoły.
Po prostu. Nie, dzieci to, ja tak, podkreślam czyli... zawsze dzieciom, mówię, to wasz sami lubimy przedmiot, przyszedł do szkoły, tak? Tak, jak jest. Tak. Ulubiony przedmiot. A вот. Tutaj symbolicznie, tak, rozmieścili w naszej ekspozycji, tak powiem, takie narzędzia chemiczne i lekarskie, bo był także lekarzem. I był bardzo dobrym lekarzem, dlatego w praktyce swojej medycznej zaczął aktywnie wykorzystywać auskultację i perkusję, to jest wysłuchiwanie, wystukiwanie. Wtedy jeszcze tego nie było, to jest dla inżynierów. Czyli rozumiemy, że to pukanie, nie? No. I obsługiwanie, tak? Tak, tak. I to zaczął to aktywnie to wszystko wykorzystywać swoje, no, lekarskie tak, kontakty z dziećmi z murowanej gośliny, z dziećmi z Jaszynów, z Litwy. Вот. И хотим трошечка поведеть о том, где жил Ельджей Снедецкий. У нас на вашем мальчишке мамы так и здъенте, ну, или это образ, хиба же так, был палац и до Коинджи. А кто еще есть? Есть. И уж мамы większa така, так, więcej певна, как бы, чи певнейша. Так, и уж новая версия этой генеалогии, которую нам привез Кшиштоф Лемко Снедецкий из Варшавы, потомок Ельджея Снедецкого в мае там того року. Вот. Он же ездил Лемпка, так, с которым познались мы тоже в Минско-Мазовецке. Вот тут и есть. Мамы контакты с Петербургом. Был в Минске. Так, Александр Балинский. Я познал. Так. Ну, окей, добре. Запросились мы его и приехал. Александр Балинский, вот, с Петербурга тоже есть, мы в контакте. Мам, надеюсь, что в этом году до нас приедет тоже на спотканье листопадовое. Как бы такая историчная будет тут у нас. И Бреза. Я был тоже. А тут, смотри, вот так. Zespołu numer 2. Tak. I co najważniejsze chciałabym podkreślić, kochani, to nasi goście. Tutaj jest taki niewielki kawalerzek w ekspozycji, jakby pokazany, zabrany z ziemią. Tak? A nas rozdzielają te niestety granice, a my, dziękując Jędrzejowi Śniadeckiemu, tutaj zbieramy tę ziemię. Zaczęliśmy taką akcję, jedność nazywa się, albo pojednanie, to nie wiem, to po polsku powiedzieć. A вот, gdzie symbolicznie zbieramy ziemię z tamtych miejsc, gdzie upomina się Jędrzej Śniadecki. Gdzie jest ulica, gdzie jest uczelnia. Albo on tam był, albo on tam uczył się, tak? I jest ziemia spod szpitala imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Mińsku Mazowieckim. No piękny ten bocian, rzeczywiście. Jeszcze jeden tam jest. Tak, tak. Tatiano, czyje to są trumny, kości? Cztery jakby potomkowie Jędrzeja Śniadeckiego. To jest tutaj na cmentarzu w Chorodnikach mamy sześciu Śniadeckich. Tam Jędrzej Śniadecki i jego żona Konstancja. Tutaj pochowany jego syn Józef Śniadecki. Tu jego żona Antonina z Sulistrowskich i dwa ich syny. Genryk Śniadecki i Józef Kazimierz Śniadecki. Każdy, o każdym można, no tak, coś mówić, opowiadać ciekawego. Chcę powiedzieć, że tylko Józef Kazimierz Śniadecki, bo tamty czwarty już jest, był w drugiej połowie już XIX wieku w Mińsku dyrektorem Mińskiego Teatru. W Mińsku, ale nie w Białorusi. Nie, teatru jeszcze nie mamy. Tak. Także też zasłużony. Każdy z potomków Jędrzeja Śniadeckiego zasługuje takiej uwagi. I tutaj mamy takiego też
To jest blacha, czy to jest drewno z skórą odbite? Nie skóra, ale to taka blacha, żelaza. To żelazne jest, tak? A już też potrzebują... Cztery groba tylko i było gdzieś? Tak. To był problem, że tak, bardzo dużo takich krypt zostało po prostu rozkradzionych i zniszczonych. Po prostu zniszczona, a ta zachowała się. I to jedyna została... Zawierucha wojenna i przejście wojsk. Tak. I przejście wojsk, i później taki czas, kiedy nie zwracano na to uwagi, tak? Na odwrót starało się wszystko to tak trochę... Tak. Rozczyścić i odbudować za nowo. Jak a to je cudem wręcz zachowało się. Tak, coś takiego jest. W tamtym roku zrobiono tu remont, odczyszczone te ściany, oni teraz jakby wysychają. Zrobiono te remont tych okienek wszystkich, tak? Oni zasłaniają się na zimę takimi ramami dębowymi zrobione. Temperatura jest odpowiednia. Tak. Ona powinna wysłać te ramami, tak? Proszę uważać. I tutaj zrobione oświetlenie. Tu jest swoisty mikroklimat właściwie. To, taki. Tak, to jest krypta, na pewno. To musi być jakaś taka temperatura. To nawet jak mówią o tych kryptach, że zwłoki się zachowały, prawda? Że tam też jest mikroklimat odpowiedni. A czy tutaj jak to trzeba by było sprawdzić to wszystko, prawda? Nie, nie mam takiej potrzeby, jakby to wszystko sprawdzać. Ale może przyjdzie taki czas. To bardzo takie ważne miejsce. No właśnie. Naprawdę ważne. Tak jest, wiecie, takim ciekawostką tej kapliczki, bo nie wszędzie takie coś jest. Widzicie? No fantastyczne. Tak. To jest chyba Michina zanurka się tu i potem już... Trzeba pompować. No ale ładnie. Ale autentyczne organy. A je to czuło. Это именно Генриха Снедецкого, который один там в деревянном гробе находится, его на гробок привезен. Мнения расходятся. В разных энциклопедиях время постройки каплички точно неизвестно. То есть по официальным версиям, то есть капличка построена позже, чем они умерли. По-польску, чтобы до камеры было. Ну, капличка как бы побудована официально неведома дата. Угу. Вот. И те всех, которые умерли, умерли как бы вчесней, ніж побудована та каплица, на разе, которая ведома дата нам. Также... Piękny organ. Tak, to jeszcze wiadomo, czy takich organów było dużo tutaj w okolicy, czy to nie ewenement taki... Nie widziałam więcej nigdzie. Aha, nigdzie nie ma. Więcej nigdzie nie widziałam. Tylko tutaj. No tak. To nie są kolczuny, to jest... Jak tam... Chorodniki. Nasze dzieci... A Matka Boska to jest Chorodnicka, czy jaka? Tak, Matka Boska Chorodnicka, aha. I Kapliżna, to tutaj festyn zawsze w lipcu odbywa się. I w 13 roku odnowiony ten szatę. Pozlocona i sam obraz odnowiony. A ta droga krzyżowa to pewnie też jest zabytkowa, tak czy nie? Zabytkowa, wiecie, miejscowi mieszkańcy opowiadają, że to ta droga krzyżowa w nocy przenosili z kościoła do Szmiany, kiedy kościół zamknięty był, aha. A stąd to przeniesiona. Ten obraz jest Jezusa też... Że to ośmiańska droga. Ośmiańska droga krzyżowa, tak mówią mieszkańcy. Czyli wtedy, kiedy zamknęli w 48 roku kościół? Tak. I zaczęto robić fabrykę. Ale że to zachowała tamta władza, nie? To jest też jeden z cudów, nie? Staro podłogę widać. No ale... Taka cegła, co była, ale ona taka pomalowana już farbą podłogową. Ale ostatniego proboszcza, księdza Holaka, NKWD zlikwidowała po 3 miesiącach. I w centralnym ołtarzu zachowane są relikwie świętych. Jest u nas wytłumaczone, jakie to święte mamy. Tam u nas było na wystawie w muzeum. Ja zaraz pokażę. I tutaj, widzicie, są święte relikwie. Tutaj i w centralnym ołtarzu. Tak. I to biskup wileński, arcybiskup, jaki poświęcił, to wszystko przywiezione tutaj do... Oskrobany jest, tak? Tak. Nie, to złodą, znaczy nie złodą święconą do przeżegnania się. No tak. Chrzielnica do czego innego. Tak. Chrzielnice były inne. Nie. Ale to taki fragment zrobił. Bo każdy o tym wie. Co słychać? TV.